Dzień dobry, Anna Pilarska, portal LM. W programie Nic się nie dzieje chciałabym dzisiaj porozmawiać z moimi gośćmi o tym, jaką drogę informacyjną, jaką znaleźć drogę docierania do odbiorców kultury, wszelkich wydarzeń społecznych, historycznych, no a przede wszystkim tych kulturalnych. Sami jako portal LM postanowiliśmy stworzyć taki kalendarz wydarzeń, w którym chcemy umieszczać wydarzenia, imprezy z Konina, z ościennych gmin, z regionu, z byłego województwa konińskiego. I w ten sposób dostarczyć Państwu no, taką bardzo wszechstronną informację o tym, co dzieje się dookoła nas. Ale szukając tej drogi dotarcia, postanowiłam tu jeszcze porozmawiać z naszymi gośćmi, których teraz przedstawię może. Witam bardzo serdecznie Igę Janiszewską-Pawlak z Muzeum Okręgowego w Koninie, Katarzynę Połom z Biblioteki w Zagórowie i Jacka Matusiaka z Biblioteki w Starym Mieście. Tworząc ten kalendarz wydarzeń na portalu LM, daliśmy Państwu możliwość także umieszczania tam swoich imprez. Także możecie informować o wszystkim, o czym macie ochotę poinformować. Jak Państwo odbieracie tę możliwość? Czy uważacie, że to jest dobra droga dotarcia do odbiorców, dobra droga informacji? Może od Igi Janiszewskiej-Pawlak zaczniemy i tak po kolei Państwa o to zapytam. Wydaje mi się, że w ogóle cenny jest każdy, absolutnie każdy kanał pozwalający na dotarcie do nowego odbiorcy. Wiadomo, portal ma taką renomę, ma taką markę, że jakby nie jest niekwestionowaną, bardzo dobrą tubą, która nagłaśnia wszelkie wydarzenia kulturalne w mieście. My jakby nie lekceważymy żadnej drogi docierania do naszych odbiorców. Staramy się z nimi komunikować i poprzez taką tradycyjną reklamę wizualną umieszczaną w przestrzeni miasta, ale również korzystamy z tych nowych mediów, do których już wszyscy tak mocno przywykliśmy w okresie lockdownu. Korzystamy intensywnie z Facebooka, z Instagrama, oczywiście z naszej strony internetowej, która też osiąga bardzo dobre wyniki. Natomiast z tego kalendarza również będziemy bardzo chętnie korzystać. Z tego względu również, że w naszym muzeum często spontanicznie pojawiają się różne inicjatywy i nie ma już czasu albo nie ma środków na promowanie ich za pośrednictwem reklamy wizualnej, billboardów, jakichś kampanii zorganizowanych w przestrzeni miasta. I wtedy taki odbiorca, który rekrutuje się na przykład z portalu takiego jak lm.pl, jest dla nas bardzo cenny. Oczywiście to jest taki nośnik, który nie pozwala na dotarcie do wszystkich, ale takiego chyba po prostu nie ma. Pani Katarzyna Połom, no ja wy tam w Zagórowie jesteście bardzo aktywni, także chcemy was też tutaj pokazać, że tam się wiele dzieje. Bardzo nam miło. Ja się w ogóle w pełni zgadzam z moją przedmówczynią, bo tak naprawdę każda możliwość dotarcia do odbiorcy jest bardzo istotna. My też staramy się korzystać z takiego marketingu szeptanego, tak, z rozmów bezpośrednich z naszymi odbiorcami, ale też internet jest no, niesamowicie przydatnym narzędziem, które również wykorzystujemy i teraz dostęp do taki, ja coś śmieję, własnoręczny mam dostęp do portalu, gdzie ja mogę samodzielnie podrzucać informacje, mogę mieć wpływ po prostu na zmiany ewentualne, tak, kiedy po prostu mogę zareagować. Jest dla mnie bardzo, bardzo wygodny. My też korzystamy z Facebooka, korzystamy z naszej strony internetowej. Nad kontem na Instagramie oczywiście zastanawiamy się. Co do TikToka mamy pewne wątpliwości, śmiejemy się, że chyba to już troszeczkę za stare jesteśmy na to, ale wszystko jest jeszcze możliwe. Także tak, każde narzędzie, które umożliwia nam komunikację z odbiorcami jest przez nas wykorzystywane, zwłaszcza jeżeli to jest po prostu narzędzie, które jest kompletnie darmowe, tak? Bo jak tu koleżanka wcześniej wspominała,
billboardy, plakaty i tak dalej, to są jednak już spore nakłady finansowe, na które wiadomo takich instytucji jak biblioteka no niespecjalnie stać, przynajmniej jeśli chodzi o bibliotekę taką jak biblioteka w małym miasteczku Zagórów. Natomiast każde inne możliwości są zawsze przez nas mile widziane i no, wykorzystywane. I pan Jacek Matusiak, bo teraz nie trzeba być instytucją kultury, żeby działać, organizować wydarzenia. Praktycznie każda placówka w gminie, w mieście tym się zajmuje w tej chwili, prawda? Właściwie tak. No, mi nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z moimi przedmówczyniami, bo no, faktycznie jest to przede wszystkim darmowe narzędzie, co nas bardzo cieszy przy tych wydatkach, które mamy zawsze związanych z jakimiś działaniami. To, co mówiła tu wcześniej koleżanka z Muzeum w Koninie, sytuacje nieraz są, zależy nam szybko na czasie, tak? Mamy działanie, które trzeba szybko wypromować, więc to jest świetne narzędzie. Nie czekamy wtedy na druk plakatów, na dystrybucję, na plakatowanie i ta informacja idzie natychmiast w świat. Portal LM ma, ja nie wiem, ale kilkadziesiąt tysięcy podejrzewam wejść tam, gdzie na pewno liciki robią wrażenie, więc spokojnie obejmujecie, tak jak pani mówiła wcześniej, były województwo wielkopolskie, więc zasięg naprawdę jest bardzo dużo, co nas cieszy. My jako Stare Miasto jesteśmy sąsiadem Konina, więc dedykujemy te nasze działania nie tylko Staremu Miastu, ale oczywiście i mieszkańcom Konina, więc dla nas jest to świetne rozwiązanie, że to szybko krąży między jedną a drugą miejscowością, więc no, faktycznie sam portal, konstrukcja tego portalu daje możliwość takiej przejrzystego układu, więc myślę, że to dla odbiorcy też jest ważne, że nie męczy się z szukaniem tej informacji. Sam wiem z jakby poziomu widza, nieraz gdzieś wchodzić pojedynczo do kina było dosyć to czasochłonne, a tutaj wchodzę gdzieś na jedno wydarzenie w danym dniu, wiem, co w danym kinie. Więc my jako biblioteka cieszymy się, że możemy właśnie swoje kino promować, bo mamy to szczęście prowadzić kino, możemy promować te nasze wydarzenia, więc no czego chcieć więcej. A jeśli chodzi o promocję z takich źródeł, które my jeszcze korzystamy jako Stare Miasto, no to oczywiście ta tradycyjna forma, czyli plakat, czyli tutaj są nieocenieni sołtysi, którzy gdzieś w terenie te rzeczy gdzieś tam dystrybuują. Często współpracujemy z księżmi, oni też gdzieś tam nam pomagają dotrzeć z informacją. No i Facebook oczywiście, tak, jak najbardziej. Mamy stronę, która ma już ponad 1100 polubień, więc jest to jakiś tam wynik, który gdzieś daje nam możliwość. Intensywna współpraca ze szkołami, z Urzędem Gminy. No i to efekt przynosi, a ta reklama musi być, no bo działanie, które gdzieś nie rozreklamujemy, to mija się z celem absolutnie. Z tego, co Państwo mówicie, też wnioskuję, że poprzez dobór tych różnych środków przekazu też próbujecie walczyć z takim osądem, że w tym mieście, w tej miejscowości to nic się nie dzieje. I my tworząc ten kalendarz, o tak szerokim zasięgu i zakresie chcemy walczyć z tym powiedzeniem, bo pewnie Państwo też się z tym spotykacie, prawda? Podejmując różne kroki dotarcia i różne sposoby informowania, też da się gdzieś usłyszeć ciągle, że tu się nic nie dzieje. Tak, oczywiście znajdą się zawsze osoby, które twierdzą, że gdzieś ta informacja do nich nie dotarła. Możemy obkleić plakatami drzwi i o ten plakat przysłowiowy może się dana osoba potknąć i nie przeczyta, więc tak, to faktycznie taki zbiór w jednym miejscu informacji, pełen przegląd jest jak najbardziej argumentem, który ilustruje, że dzieje się absolutnie dużo i wystarczy tylko minimum wysiłku i ta informacja jest podana na tacy. A u pań? Że jednak troszkę już się ta tendencja odwraca. My się spotykamy w muzeum z trochę odwrotną reakcją. Jak się dużo u was dzieje w tym muzeum? Jak to jest w ogóle możliwe? No rzeczywiście dzieje się wiele, natomiast dzieje się też nie dla każdego. Nie mamy ambicji, żeby zaspokajać oczekiwania wszystkich i to chyba też nie na tym polega misja instytucji kultury. Mam nadzieję, że się zgodzą tutaj moi partnerzy, że też nie chodzi o to, żeby schlebiać gustom wszystkich, ale staramy się, żeby każdy jednak miał szansę coś intrygującego, interesującego, zajmującego dla siebie znaleźć. A z tym docieraniem do odbiorców rzeczywiście bywa różnie, bo my możemy komunikować, krzyczeć, zapraszać, ale z drugiej strony jest też potrzebny ten odbiorca, który będzie gotów
komunikat od nas przyswoić, zapamiętać i trafić do nas. Tak, właśnie odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie, bo my też często w naszej bibliotece borykamy się z tym problemem, że mamy bardzo aktywnych czytelników, którzy no, czytają, połykają książki w niesamowitych wręcz ilościach, ale to są osoby, które po prostu na spotkania autorskie nie przychodzą. Mają jakieś ku temu powody, oczywiście gdzieś czytają, obserwują i gratulują, że oj, słyszałam, w ogóle było fantastyczne wydarzenie u was. Dlaczego pani nie było? No, ja tak nie chodzę, nie? I to jest takie dla nas zawsze mocno przygnębiające, jednak właśnie zauważyłyśmy ostatnimi czasy, że ten odzew na taką informację tu z portalu, nawet ostatnio było wydarzenie, które udało nam się zareklamować u was na portalu i faktycznie pojawiły się tam osoby na spotkaniu, które przeczytały informacje na portalu i stwierdziły, o super, nie, właśnie to jest to, gdzie chcę być, chcę zobaczyć, chcę posłuchać, także to już po prostu zaczyna działać. Natomiast osoby, które no, rzeczywiście tak się osadziły w tym swoim przekonaniu, że no fajnie, ale takie spotkania, takie wydarzenia są nie dla mnie, no to rzeczywiście jest problem, by je przekonać, ale może z czasem uda nam się doprowadzić również do tego, by taki uparty i mocno introwertyczny odbiorca też u nas się pojawił. No więc zdradzę Państwu, że naszą taką ambicją jest, żeby powstał wielki kalendarz wydarzeń, żeby naprawdę nie było się już do czego doczepić, że ktoś nie wiedział, że gdzieś coś ma się wydarzyć. I tu nie chodzi tylko o spotkania autorskie, czy wystawy, czy jakieś takie większe, spektakularne wydarzenia, ale także o jakieś obchody rocznic, składanie kwiatów i tego typu wydarzenia. Także daliśmy naprawdę tutaj szerokie możliwości, bo na szkoleniu w obsłudze tego, obsługiwania tego kalendarza no było ponad 30 osób i cały czas zachęcamy i zapraszamy kolejnych. Także wydaje mi się osobiście, że ta oferta naprawdę będzie bardzo, bardzo szeroka. Wystarczy tylko poświęcić jej chwilę uwagi i sprawdzić sobie, ułożyć sobie plan dnia, bo też taka internet i strona daje taką możliwość, żeby zobaczyć, co wydarzy się w danym miesiącu, w przyszłym miesiącu, w danym dniu. Więc no, wydaje mi się, że mamy coraz więcej argumentów, żeby przeciwdziałać temu powiedzeniu, że nic się nie dzieje. Jesteście taka Państwo... Taka nasza teraz rola, żebyśmy my rozreklamowali informację, że ten portal tak działa i te nasze kanały, o których wspominaliśmy, wykorzystać i wskazać, że tu jest to miejsce, gdzie jest zebrane całe kompendium wydarzeń z tego województwa. Myślę, że mamy chyba taką misję, jako instytucję kultury też pokazać, że to właśnie tutaj jest. Także my ze strony Gminy Stare Miasto na pewno będziemy starali się to zrobić. Mnie się zdaje, że my jesteśmy w ogóle w kierunku odwrotnego problemu, że zaraz tyle będzie rozmaitych wydarzeń konkurujących o uwagę odbiorcy, że będzie problem, że za dużo się dzieje, że we wszystkim chcielibyśmy uczestniczyć, a ciężko się rozdwoić. Ten problem też mi się w ogóle strasznie podoba to hasło, nic się nie dzieje, bo ja bym to wykorzystała właśnie przekornie jako reklamę tego, że coś się dzieje. Taki jest tytuł tego programu, bo niektórzy z Państwa wiedzą, że to jest taka moja osobista walka właśnie z tym postrzeganiem, że nic się nie dzieje, bo jako dziennikarka czasem po prostu nie wiem, w co ręce wsadzić, gdzie pójść, którą imprezę mam obsłużyć, w której po prostu uczestniczyć. I sama osobiście odczuwam, że dzieje się mnóstwo, więc jak słyszę tego typu opinie, to po prostu mnie to denerwuje, powiem szczerze. Ale już nie podejmuję dyskusji, tylko i nie przekonuję, tylko po prostu uważam, że wystarczy sięgnąć po takie właśnie kompendium wiedzy, które daje przegląd naprawdę wszystkiego, co się będzie działo dookoła. Myślę, że Państwo będziecie w tym aktywnie uczestniczyć i rzeczywiście tam dorzucać, uzupełniać i poszerzać ten kalendarz, żebyśmy dali tym odbiorcom cały przegląd wydarzeń z regionu. Na pewno.
To dziękuję bardzo za te deklaracje. Zachęcam do uzupełniania kalendarza wydarzeń i walki właśnie z tym stereotypowym powiedzeniem, że tutaj się nic nie dzieje.